Dzień dobry, we wtorek 15 grudnia. Najwyższa pora rozpocząć kolejny vlogmas. Dzisiaj raczej nic ciekawego się nie będzie działo, ponieważ mam dzień pracy z domu, ale mam nadzieję, że może później uda mi się coś poczytać i będę mogła Wam trochę poopowiadać o książkach. Otwórzmy jeszcze dzisiejszy kalendarz. 15 tutaj. No i co tam w środku może się kryć? A 15 okienko to jest znowu płynny cień do powiek. I tym razem dużo bardziej mój kolor, też intensywny, też taki błyszczący, ale już taki bardziej stonowany, wiecie, nie jest to taki naprawdę odblaskowy róż. Także no myślę, że tego być może będę używać, szczególnie na jakieś wyjścia, może przyda się na domowego Sylwestra w tym roku, zobaczymy. O, tak wygląda. Niestety ten wczorajszy zapach, to był chyba Candlelight Cabin, nie pachniał zbyt ładnie, więc już go opróżniłam z kominka, wyrzuciłam. Znaczy wyrzuciłam to spalone, wiadomo, że resztę zostawiłam, jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. A odpalę sobie w takim razie dzisiaj Christmas Eve, chociaż to jest taki bardzo delikatny zapach, ja go ledwo wyczułam przynajmniej. No ale skończył mi się mój ulubiony, czyli Red Apple Wreath, taki ulubiony świąteczny. Ale zamówiłam sobie świece, znaczy odkupiłam od jednej dziewczyny i już jest w paczkomacie, więc muszę po pracy iść do paczkomatu i odebrać tą świecę i będę miała mój ukochany zapach na święta. To jest prezent ode mnie dla mnie, odebrany właśnie z paczkomatu. To się nazywa pakowanie delikatnej paczki. Mocarz. A tu mamy jakieś gratisiki. O nie, ile cukierków. I jeszcze jakiś wosk w gratisie. Angel's Wings. Nie znam tego zapachu, więc zobaczymy. No a najważniejszą rzeczą w tej paczce jest ta oto świeczka Yankee Candle Red Apple Wreath. To jest świeczka palona już, używana, ale była dzięki temu sporo tańsza. Nie przeszkadza mi to, bo ta świeczka jest ogromna, a to jest zapach typowo świąteczny. To jest takie trochę jabłko z cynamonem jak dla mnie, ale miałam wosk i pachnie pięknie, więc chciałam mieć świecę i akurat ktoś sprzedawał, tak więc skorzystałam z tej okazji. Czekam tylko aż trochę odtaje, bo jest bardzo zimna i pewnie pękłby słoik, gdybym teraz odpaliła. Ale jak tylko trochę odtaje, to odpalam i będę się zachwycać tym zapachem. Jest naprawdę piękny. A do tego pełna paczka cukierków i wosk w gratisie. Dzisiaj robimy latte. Myślałam w ogóle, że pogadam sobie chwilkę na temat tego, co planuję na kanale w najbliższym czasie. Jak widzicie, póki co takie regularne filmy weekendowe się nie ukazują, to znaczy ukazał się jeden z podsumowania listopada. Natomiast do końca vlogmasu raczej ich nie będzie, będą to tylko te vlogmasy.
ale pod koniec grudnia planuję dużo filmów na kanale i myślę, że będą się pojawiały przez jakiś czas 2 razy w tygodniu, ponieważ no, koniec roku to jest taki czas podsumowań, więc na pewno ukażą się najlepsze i najgorsze książki 2020 roku, więc będą to już 2 osobne filmy, ale ukaże się też film ze wszystkimi książkami, które czytałam w tym roku. Taki wiecie, bez opinii, bez żadnych recenzji, tylko po prostu, żeby Wam pokazać te książki i gdyby któraś z nich zainteresowała Was bardziej, no to wtedy może opowiem o niej coś więcej. Chcę to zrobić dlatego, że ja dużo czytałam w pierwszej połowie roku, bardzo dużo, w czasie tej pierwszej kwarantanny. Czytałam książkę za książką, pobiłam swoje totalnie czytelnicze rekordy. A wtedy jeszcze byłam w Dubaju i nie nagrywałam filmów, tak więc nie mieliście szansy w ogóle dowiedzieć się, że ja te książki czytałam. Także pomyślałam, że takie podsumowanie na koniec będzie całkiem fajne. Oczywiście planuję TBR na 2021 rok. Myślę, że będzie to w takiej formie jedna książka na miesiąc, czyli 12 książek na 2021 rok. Jeszcze zobaczę, ale na razie tak to właśnie widzę. Planuję też film, o którym wspominałam już kilkukrotnie, czyli te moje 5-star predictions. Jeszcze nie wiem, jak to nazwę po polsku, ale może jakieś 5-gwiazdkowe przewidywania na 2021 rok, coś w tym stylu, wiecie. Albo potencjalni ulubieńcy, no jeszcze nie wiem, ale taki film na pewno też się ukaże. Czyli będą to książki, które planuję przeczytać w 2021 roku i myślę, że one będą na tyle dobre, że trafią do moich właśnie ulubieńców, do topki następnego roku. Co jeszcze z takich filmów na kanał? Mam taki pomysł, żeby nagrać taką serię filmów na temat... Ta seria miałaby się nazywać Ulubione książki Booktube'a i ma to polegać na tym, że ja właśnie sobie zbiorę, jak będę oglądać topki innych booktuberów, to sobie zbiorę książki, które przewijają się w tych topkach najczęściej, bo często jest tak, że jakieś książki się powtarzają i przeczytam właśnie te książki, które będą pojawiały się w tych zestawieniach najczęściej i będę oceniać je sama, to znaczy zobaczę, jak mi się podobały, czy podzielam te opinie właśnie, że jest to jedna z najlepszych książek danego roku. Także planuję taki film, natomiast jest to taki film długodystansowy. Na pewno nagrałabym z niego, jeżeli to dojdzie do skutku, to nagrałabym z niego najpierw TBR, żebyście mogli zobaczyć, jakie te książki wybrałam, no a później będę je czytać, ale nie wiem, ile czasu mi to zajmie, bo tak jak mówię, to jest film, który jednak wymaga czasu, no ale jest też taki plan właśnie, także mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, coś, co Wam się spodoba. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te plany na filmy na koniec grudnia i początek stycznia. Myślałam jeszcze, czy by nie robić takich zapowiedzi na kanale wydawniczych, ale takie filmy się pojawiają już na kilku kanałach. Przede wszystkim u Olgi, pojawiały się też u Kat, vloguję, także nie wiem po prostu, czy miałoby to sens. Ja czytam trochę inne książki niż dziewczyny, więc z jednej strony myślę, że mogłabym pokazać Wam coś innego. Z drugiej strony, no nie wiem, to jeszcze jest do przemyślenia. Zobaczę, czy dam radę takie coś nagrywać. Może raz na jakiś czas, może nie z miesiąca na miesiąc, ale może na przykład na kwartał. Myślę, że taka opcja byłaby chyba lepsza. Także takie są wstępne plany na ten początek nowego roku. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Nie wiem, jak będzie z wrap-upem, ponieważ ja teraz naprawdę bardzo mało czytam. Przez to, że nagrywam te vlogmasy, to tak jak już wspominałam, każdą wolną chwilę poświęcam na montowanie. Tak naprawdę i zaczęłam czytać Traktat o łuskaniu fasoli, ale nie ruszyłam za bardzo z tą książką. Nie wiem, czy mogę się teraz na tyle skupić, żeby ją czytać. Zastanawiam się, czy nie sięgnąć po coś innego. Trochę mnie korci nowa książka Colleen Hoover. Widziałam, że jest dostępna na Amazonie. W ogóle naprawił mi się Amazon, bo ja kiedyś miałam problem z Amazonem. Pisałam do obsługi i stwierdzili, że mogę kupić tylko 6 e-booków w ogóle w życiu z jakiegoś powodu. Nie wiem, o co chodzi. Ale to chyba nie jest prawda. To chyba był jakiś... To chyba było jakieś brzydkie kłamstwo ze strony obsługi Amazona. No i mi się naprawił i już mogę kupować e-booki z powrotem. Także właśnie chyba kupię tą najnowszą książkę Colleen Hoover i sobie przeczytam taki romansik, wiecie, tak totalnie na rozluźnienie na grudzień. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. No ale zobaczymy jeszcze. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten klip. Do zobaczenia w kolejnych i do zobaczenia w dalszej części tego vlogmasa, która mam nadzieję, że będzie. Cześć! A tutaj mam jeszcze jeden prezent urodzinowy, który dostałam dzisiaj od przyjaciółki. A w środku jest taki aniołek, ozdoba na choinkę, ręcznie robiona przez jej mamę. Oprócz tego mamy też świecę o zapachu granatu i kwiatu lotosu, także no, brzmi dobrze. A gwoździem i tak, że tak powiem, clue tego prezentu jest książka Steinbecka Na wschód od Edenu. No oczywiście wiedziała, że ja chcę tę książkę otrzymać, tak więc od niej właśnie kolejny Steinbeck do mojej kolekcji. Ja naprawdę już muszę zacząć czytać jego książki, bo sama sobie, że tak powiem, je życzę. Znaczy mówię wszystkim, że chciałabym je dostać w jakimś prezencie. Dostaję, no i muszę w końcu się za nie zabrać. Za Grona gniewu i za Na wschód od Edenu. To są takie dwie książki Steinbecka, które na pewno chciałabym przeczytać. A dalej resztę, jak mi się spodoba i jak mi się zamarzy, ale to są takie dwie, które koniecznie muszę przeczytać. Także dziękuję bardzo za prezenty. Ale to nie wszystko, bo na zajęciach spotkała mnie dzisiaj najsłodsza rzecz pod słońcem. I od jednej z uczennic dostałam taki prezent, ręcznie w dodatku robiony.
urodzinowo-mikołajkowy. I nie wiem, czy mogę pokazać, bo... tak, miałyśmy zagwozdkę z dziewczynami w pracy. Skąd informacja o moich urodzinach? I ja byłam pewna, nawet jakby o niczym innym nie pomyślałam, że taka informacja widnieje w naszym dzienniku elektronicznym. A dziewczyny mówią, że nie. I że prawdopodobnie z kanału. I ja sobie tak myślę, Boże, jak to? Jak to jest możliwe? Więc jeżeli mnie ogląda ta uczennica, to bardzo gorąco ją pozdrawiam i bardzo, bardzo dziękuję za cudowny, ręcznie wykonany prezent. A prezentem jest taka pięknie zrobiona świeca. To znaczy, to jest, wiecie, pojemnik na świece, w środku jest świeca. No taka idealna na święta, także no, wzruszyłam się niesamowicie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. I czekoladowy Mikołaj. Także taki miły dzień dzisiaj miałam w pracy. Pokazywałam Wam w jednym z vlogów, że zaczęłam czytać traktat o łuskaniu fasoli, ale na razie odłożyłam tą książkę, ponieważ jakoś nie mogłam się skupić, chociaż podobał mi się bardzo styl pisania, ale nie czuję, że teraz jest to książka, na którą mam ochotę. I zabrałam się za coś innego, za coś, co pobrałam kiedyś na Legimi, bo... próbuję znaleźć na telefonie. Bo znalazłam to w jakimś rankingu najlepszych książek 2020 roku, to był jakiś zagraniczny ranking i ta książka była wydana w Polsce. I jest to książka, która ma tytuł Drogi Edwardzie. Chciałam Wam tutaj pokazać okładkę, ale w sumie to nie chcę sobie wychodzić z tego, gdzie czytam. Przeczytałam 100 stron z 317 i jak na razie jest to historia chłopca, nastolatka, który jako jedyny przeżył katastrofę lotniczą, także już widzicie, że sama tematyka mnie zainteresowała, dlatego po tą książkę sięgnęłam. No i właśnie po śmierci swoich rodziców i po całej tej katastrofie on trafił pod opiekę swojego swojego wujka i ciotki. No i w zasadzie to na razie tyle. Także mam nadzieję, że tą książkę uda mi się niedługo skończyć, bo czyta się ją bardzo dobrze, no i jestem zaintrygowana właśnie tym tematem. Jest lekka, ale wydaje mi się, że to nie jest głupia książka, to znaczy, że to nie jest jedna z tych książek, które się przeczyta i zapomni, tylko to coś naprawdę fajnego, jeżeli chodzi o literaturę piękną, literaturę obyczajową. Ta książka ma też dość wysokie oceny na Lubimy Czytać, bo teraz właśnie patrzę i ma 7,4 na 10, więc wydaje mi się, że to jest dosyć wysoka ocena w skali właśnie Lubimy Czytać, ale ma tylko 40 ocen, więc ta książka nie jest zbyt popularna, niewiele osób o niej słyszało, a została wydana na początku tego roku, w lutym... O, teraz pytanie, jak jest data pisana, bo jest 2020-09-02, więc albo 2 września, albo 9 lutego. No ale ja w ogóle o tej książce nie słyszałam gdzieś tutaj w tej naszej książkowej sferze. Tak jak mówię, ja o tej książce usłyszałam właśnie, znaczy usłyszałam. Po prostu szukałam książek, najlepszych książek różnych zestawień 2020 roku, żeby zobaczyć, co jeszcze chciałabym przeczytać, co dodać na listę. No i właśnie ta książka była na Legimie, dlatego po nią sięgnęłam. Także ja teraz idę trochę poczytać, mam nadzieję, że tak z godzinkę mi się uda i spróbuję do Was wrócić właśnie z jakimś update'em. Ja jak zwykle wpadam tylko po to, żeby się pożegnać, bo zapomniałam oczywiście. Tak więc do zobaczenia w kolejnym vlogu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego. On się pojawi chyba trochę później niż zwykle. Mam nadzieję, że uda mi się go dodać odpowiedniego dnia, czyli 17 grudnia, ale wieczorem pewnie, ponieważ mam dzisiaj kilka zajęć online i się nie wyrobiłam, po prostu myślałam, że rano uda mi się wstać i go zmontować, ale niestety mi się nie udało. A co do kolejnego vloga, to jeszcze go nie zaczęłam nagrywać, a już jest wieczór właśnie 17 grudnia, tak więc nie wiem, co będzie w tym materiale. Mam nadzieję, że uda mi się Wam może powiedzieć o jakiejś książce, jeżeli uda mi się jakąś przeczytać w piątek. No ale nie wyprzedajmy faktów, chciałam się tylko szybciutko pożegnać, także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!